Siemaneczko, witam z pierwszym odcinku Spacify i z nami jest dzisiaj Nargi. Hello. Jest z nami Archie. Hello, hello. Siemaneczko. No i witamy elegancko. Co tam? No witamy. Tak w ogóle to ja was namówiłam na ten horror, także się cieszę. No świetnie, po prostu. To zagrać. Ej, no to prowadź, proszę bardzo. Nie, nie poprowadzę, słuchajcie, ale... No, dobra, generalnie jest tak, jest nawiedzony dom i my mamy sprawdzić... Nie. To, nie, to już spaliłam, kurde. Bo ten dom jest w sumie dom, nie wiemy, że jest nawiedzony. Jest tak, dom i jest trzech ludzi. Nie mamy zielonego pojęcia. Tak. I są lalki też. Ale my w sumie czemu tu jesteśmy? Musimy go sprawdzić, tak? Czy on tak, jest... żeby go sprzedać. Właściciel mówił, tak, panie, Weno, sprawdźmy ten dom, bo ja sprzedać chcę. Janusz do nas dzwonił. No. I mówi, panie, sprawdź no pan. To ja mówię, dobra, to wezmę kolegów i sprawdzę. No, dokładnie. No i to my jesteśmy ta ekipa. I dlatego idziemy właśnie. To zapraszam. I dlatego stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj o 3 w nocy, co nie? Tak, to jest taka idealna godzina, żeby sprawdzić. Jeszcze jak leje deszcz. No, dokładnie. Co ty nas tutaj zapraszasz do tego domu? Ja tam nie wejdę. Tak, panie, przodem ogólnie. Czekaj, ja stanę tutaj z markertami, to jest tak, wiesz, a wy jesteście, aha, rozumiem, wy jesteście takie bodyguardy. Dobra, to ja tu może zapalę latarkę. No co, ja panie przodem. Dokładnie, dokładnie. Proszę bardzo. Ej, Starker. Drzwi zablokowane wymagają główny klucz. Ej, halo. Chłopaki. Sprintem, sprintem. Chłopaki. Gdzie no uciekliście, no? Ej, porwali nas. Pomocy. Halo. Nie, dobra. No, co tam, Nargi? Oj, goni nas, halo, uciekaj. Widzę, co nas widzisz? Gdzie... Jakaś latarkę. O nie, patrzcie, tu są też kolejne drzwi, ale jest klucz trzeba. Drzwi zablokowane wymagają główny klucz. Ej, tam, przystańcie, no. Tam jest coś strasznego. Bo tutaj nie wiadomo co tam... Ej, nie to ty jesteś, kurde, tam. Od horrorów, ty się bardziej. Tam jest lalka, ej, no. Weźcie, tam jest lalka. Jest lalka. A jest, faktycznie. Jest lalka, czyli to będzie straszek horror, słuchajcie. Tu będą te lalki pewnie chodzić, albo co. Uuu, klapa. Jezus! O, ta już chciała wskakiwać, kurde. No jaka... właśnie. No, co śmiało. Co ty robisz? Dobra, no dobra, to na razie. Trzymajcie się. O nie, sprawdź w domu. Ja tu nie wejdę dalej, ale tu było, patrz, jakie żelazne drzwi. Dobra, patrz, a to jest, co to jest, wilk? Na... Wilk czy świnia? Co to ale jest? Ale też klucz do piwnicy jest potrzebny. Klucz do piwnicy, dobra, są potrzebne. O kurde, jakie drzwi, co on tu trzymał, ty? Ej, notatkę mam. To są jakieś lochy chyba. Jaką notatkę, gdzie? 15 listopada 1889. Próbowałem ją uratować, ale nie udało mi się. Zaczynam się poddawać. Przysięgam, że odzyskam Gretchen, ale... O, to jest chyba imię. Ale obawiam się, że dziewczynka przepadła na zawsze. Podpisano Wult Ludere. Okej. Okay. Czyli Gretchen to jest jakaś dziewczynka, która tu przepadła. Okay. O mój Boże, lalka. Czemu? Oj. Co to było? Nie wiem. Widzicie to? Tu jest lalka. Aha. Otwiera te drzwi. To skrzypi, chodźcie tutaj. Ej, tu jest coś tak, tu musimy sprawdzić to ewidentnie. No co? O, ale w ogóle jakie lochy są w tym budynku? No. W ogóle kto tworzy takie lochy? No to jest stary budynek, to jest piwnica. Winniczka tutaj jest. To podejrzanie wygląda. Szukajcie alkoholu. O, jest! Ha! Nie wiem, idealnie. Czy uda nam się to sprzedać. Ale jaki alkohol? Po co ci alkohol? Chcesz się upić tutaj? No kurde, no jak rozumiem. Już tu przyjechaliśmy, mało nam płacą, to chociaż sobie dobra, jakiś tutaj alkohol dobry rocznik zgarniemy, nie? O, w sumie racja. O, tu jaką kanciapkę, zobacz, kanapa, siu. No, a może dlatego, że tworzyć to wszystko, ja nie mogę tutaj niczego chwycić, no właśnie, niby E się klika, nie? Ale no, chyba nie da się tutaj nic robić. Nie, ja no, obiegł, nie, ale się wstraszyłam, a to ty. Weź, Archie, przystań. Nie w tej grze, no, bez przesady. Też chodźcie po lalkę, ej. Ekipa. Ej, tu drewno można kliknąć. Jaka lalka, czekajcie. Halo, słyszycie? O, wziąłem. No, wziąłem trochę tego drewna. Weź, Nargi, sobie też. Nargi, weź sobie drewno tutaj. Gdzie drewno? Dobra, biorę. Ciekawe, ale gdzie? Ej, bo tu jest piec w ogóle, co to jest? To? No. Jak tutaj? No wzięłam, drewno kominkowe, spoko. Okej, okay, dobra. To znaczy, że musimy napalić kominku. Chodźcie po lalkę. Mam pierwszy item, super. Dobra, idziemy. O, tu jest też więcej drewna, jak coś. Tylko nie wiem, gdzie to się wrzuca. No chyba jeszcze. Może tu składujemy. No to jest tak cholernie ciemno. Ale ej, dobra, ja w ogóle to drewno trzymam w łapie teraz i chyba środkowym da się dropnąć? Nie. Nie. A. To nie wiem co. Nie da się. No dobra. To jest chyba kolejne drewno jakieś. Czekaj. Ej, nie, zaraz, to nie tędy. Tędy. Tędy? No dobra. Jezus, już myślałem. Tam jest do góry, dobra, tam dobra. Było wejście chyba. Jakoś tak deszcz jakby przestał padać na zewnątrz. Tak? Straszna cisza, nie?
Na górę wchodzimy? O, i tu jest lalka, no. Patrzcie, normalnie. Nie, 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 bierzcie tej lalki. Nie ruszajcie, na pewno. Jezus, przecież chyba wy chcecie lalki, nie chcecie chwycić. Wiecie, gdzie wy jesteście? Jolo! Czy wy nadal zostaliście? Wziąłeś tę lalkę! Mam ją, no, z lewej na dole. Ale gdzie? Ja się Jezus Maria, to jest stalker. Kościu, dzieci. Ja myślę, że ta dziewczynka z góry idzie. Teraz jesteś ten, nawiedzony. Nie, no, tutaj jest 69 lalek do zebrania z całym domu. To są znajdźki normalne. Chodźcie, dobra, ja biorę. Wow, dziewczynka! O kurde, ja tam nie idę, nie? Zostajemy. Dobra, zabijamy się stąd. Wracamy na chacie. Co się stało? Nic, nic, idź tam do góry, zobacz. Idź zobacz. Ale tam była kolejna lalka tylko. No to weź tę lalkę normalnie. No weź, weź. Co tu skrzypi? No nie wiem. Ej, gdzie się podzieliście? Zniknęliście gdzieś. O kurde. Dobra, spokojnie, ogarniamy, ogarniamy. Jest wszystko w porządeczku. No. Tutaj ja jestem w piwnicy, ja nie wiem, co się dzieje. No my też. Ratunku. Halo. Wszędzie jest wymagany klucz do piwnicy, nie wiem, to myślę, że w piwnicy klucza nie znajdziemy, więc żeby tu gdzieś iść dalej, trzeba wyjść do góry niestety. Dobrze, dobrze, to czekaj, czekaj, to ja idę. Dobra, ja się też już zgubiłem. Tutaj, no. Dobra, chodźmy. Dobra, też ja bym twardym, a nie miętkim. No to, a musimy chyba no iść tam do góry. Iść przedem Narki teraz, bo my już byliśmy Narki, przedem. Masz najwięcej ogranych horrorów z nas, tak. Nie bój się. Dobra, no idę, ale nie lubię lalek. Tam jest w ogóle coś czerwonego. Ja bym dobra, sobie wziął tą lalkę, nie? Klucz do przedpokoju też. Nie, ja tej lalki nie biorę za Chiny. Ja już ale, jedną mam, ale więc mogę się przeczytać, wiecie. Ja wezmę. Przeczytam, okay. Co tutaj... Wziąłeś? Tak. Hej, a co to jest? O, może... Mi łatwo wyjaśnić, co się stało. Żona odebrała mi śmierć, a adoptowaną córkę zabrało zło. Moją córkę pochłonął mrok, którego nie można opanować. Jeżeli wciąż tu jest, grozić niebezpieczeństwo, jest tylko jeden sposób, by powstrzymać ją na dobre. Spal oznaczone lalki. Uuu. To po to nam drewno. To po to ale nam gdzie drewno. Pies? Gdzie jest pies? Gościu. Ej. Czemu ją puściłeś? Bo mam wrażenie, że to tak działa, że jak... Ona nas będzie gonić czy coś, jeżeli, bo jakby te lalki ale są jej, a my jej zabieramy gonić? Lalki. A co, by ktoś już was goniło tutaj? Przyznajcie nie. Się. Nie, 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 nie. Pewnie nic. Klucze musimy szukać teraz. O, halo, tu się da wyjść. Jest halo, lalka kolejna. Jest lalka? Dobra, spokojnie, ale nie. Jest tutaj kolejna też notatka. Zamykam się w różnych częściach domu. Co to jest? Czekaj. Jezu. Halo? Co to było? Jezu, klucz Maria. Mam klucz. Już do przedpokoju. Nie, nie. Gdzie ty poszedłeś, Archie? Nie wiem. Pokoju masz, ja dobra. Jestem z Nargi. Ale czekaj, bo tutaj jest napisane. Jaki to ma... Każdy no, jesteś klucz otwiera drzwi do innej części domu. Okay. Jest klucz do przedpokoju, sypialni, piwnicy, strychu i drzwi głównych. W każdej strychu zostawiłem głos, jeden głupi. Klucz. No. To ej, jest dziewczynka. Nie umiem wyłączyć tego. Za tobą chyba. Co za mną? Przestań. Co? Nie słyszałeś tego dźwięku? Te drzwi, no słyszę takie warczenie. Kurde. Jak. No idź. To jest klucz do sypialni potrzebny. Ej, a ty masz co? Do przedpokoju słyszycie? Masz. Halo, wy tego nie słyszycie, czy co? Co? No słyszę. Jezu, co? Tam nic nie było. Tam duch wyszedł. Dobra, szukamy tego. Ej, tu się drzwi otwierają i zamykają. No nie wracajcie tam, tam jest duch. Tam latał duch. Latał tam duch. Gadajcie głupoty, jakieś duchy widzicie. No naprawdę, no latał. Jezus, idzie! Wow, to, uciekaj! Uciekaj! Dobra, oj, cofnął. Oj, goni, leci. Zamykać! Tu macie lalkę, weź na rękę, jak nie masz. Nie, tą lalkę, ja nie dotykam wow. Tego. Dobra, może ona nas ściga, spokojnie. Dlatego że my te lalki mamy, może my powinniśmy tak, je zostawić. A możemy. Dobra, wziąłam lalkę. Wiesz lalkę. Wziąłam lalkę, nie wiem. Trzeba drzwi zamykać. Ale chodźcie na dół, piwnica jest bezpieczna, zaufajcie mi. Oznaczone lalki, to chyba nie... Kurde! Ej, nie! Gdzie wy poszliście? Opuściłeś lalkę! Opuściłeś lalkę! Wiem, czemu bo... opuściłeś tą lalkę? Ja pierdolę! Jezus, nie! Cholera! Ratunku, zaraz będzie, zaraz mnie chwyci. Ta lalka chodzi w ogóle. Nie, o, jesteś. Nie, idź tam, nie idź tam. O Jezu, czekaj, czekaj. Ojej. Czemu ta lalka chodzi? What no ja fuck? Nie, chodź tu, zamknij drzwi. Ej, co się stanie, kiedy ona nas chwyci? To jest koniec gry? O nie, uciekaj! Uciekaj, zamykaj! Ona chwyciła tą lalkę! Aha, zabrała mi patrzcie, lalkę! Patrzcie, ona wzięła lalkę i się uspokoiła. Ej, idzie teraz do nas, patrzcie. Tak, idzie. Ja jestem za nią, Ale weź tutaj mnie, nie blokuj, nie blokuj mnie! Ej, ale ona jest w ogóle... Ona jest w ogóle przyjaciółka. Zamknęli jej drzwi! Głupia scena! Ej, cześć! Ej, otwórzcie to, no kurde! Uciekaj na to od ciebie, no! O Jezu! Ale ja.
Jak ale czekajcie. Józef przyszedł. Ale co to znaczy, że ona cię goni? Nie wiem, co ona robi. Ja zabrała mi lalkę, no. Nie wiem, ale dobra, uspokoiła się przynajmniej. Tak. Tu jest kolejna lalka. Gdzie jest piec? To się odejdź, śmieje dziwnie. Fabo. Tu jest kolejne zejście na dół. Ja mam klucz do przedpokoju tak w ogóle. No to tu jest możemy... klucz. Tu jest przedpokój. Chodź. No to dobra, otwieram. I w przedpokoju będzie kolejny klucz. Słyszycie? To jest to kolejna notatka. Patrz sobie. Tak. O. Zapałki mam. Na pewno. Może zwrócić się przeciw tobie w mieniu oka. W ten sposób zabiła moją żonę Gretchen. Dawanie jej lalki zawsze działało. Muszę powtarzać sobie, że to już nie jest ona. Okej. Okay. Nie trzeba jej dawać lalki, żeby się właśnie uspokoiła. No ale te lalki też mamy spalić, nie? No to jak ale potem odzyskać? Ale oznaczone lalki. Zarazem zapałki. Ej, ja mam jakąś super lalkę, okay. Która jakieś. Biegała. Ej, mam, i ona mam inna klucz do sypialni. No, ty masz taką emo lalkę. O, widzisz? Mm-hmm. Tak, a ja mam taką zwykłą też. Bo czyli ja mam taką zwykłą, a tą oznaczoną, tą, którą ty trzymasz, Stalker, to chyba trzeba ją spalić. Aha. Aha, czyli te zwykłe my dajemy, jakby nas goniła, okej. Okay, to na dole chyba był piec, co nie? No właśnie, ale ja mam teraz zapałki. Może i drewno mamy też, nie? Wiesz co? Mamy drewno do kominka, więc może trzeba właśnie spalić w kominku. No to patrzcie, tu jest główny hall chyba, jak w rezydencie. No, jak w rezydencie. No. Kominek mógłby tu gdzieś być. Ja się cykam. Jejo. Czy te lalki zaczęły biegać? Schodzi za mną. No. O, co jest? Chyba się zdenerwowała. Ej, kogo wkurzyliście? Oj, biegnie, uwaga. Ona się... Ucieczka. Czekaj, rzucę jej lalkę. Dobra. Masz, żryj tę lalkę. O! Nie chcę! Oj! Dobra. Kurde, ja ona jej nie wzięła. Nas lalkę raz jadło, dobra, idziemy. Koni mnie, halo! Do góry idziemy. Ej, ona znowu wkurzona, kurde. O Jezu, jak ty już wtedy jej tą lalkę dała? Dał? Jezu, masz tu lalkę. Sparała, no ona nie bierze, nie weźmie jej, nie weźmie nie bierze tej lalki. Może te czarne bierze, to stalkerową bierze chyba. O Boże. Jezus, no, weź ty ją to burzy. Ło, zeżarła. O nie, co się stanęło? Dostała. Weź skarata jej. Dostaj. Upchnij to. Coś tam. O, jest mała. Co się stało? A dobra, ona teraz ja jest... Ja pierdolę. Ej, patrzcie, ja jestem lalką. No widz. I temy wypuściłaś, dobra, wziąłem klucz. Ty chyba wysoko skaczesz teraz. Ej, dobra, chodź. Wow. O, już nie jest zesłana nas. Ale. Tak. No skaczesz za taką samą wysokość, co my. O, jak skacz. No potem, Nargi, potem. O, lalka. Po nagraniach. Ale, dobra, ale o co tu nie... chodzi teraz, że jestem lalką? Nie wiem, jak tę lalkę dalej dać. O, jestem na zewnątrz, elegancko. Aha. Oj, dobra, to frajerzy zostawiam was. Nie, wracamy. Ale już nie pada. Wracamy, ten dom się nie nadaje na sprzedaż. Tak, też tak myślę. Ale co, ja zawsze będę teraz lalką? O, to kolejna znaczy, lalka. Możecie mnie chwycić i spalić. I ta, ona tam jest, czekaj, nie wchodź. Ja nawet nie wiem, a może właśnie, ale tutaj. Dziwne to jest. O Jezu, jest, no. Uj, czekaj. Aha. Gdzie? Co? Czekaj. Po lewej, są drzwi i tam sobie stała. No to dobra, bo chciałem tę lalkę zgarnąć, ale... Ale szczerze mówiąc, to się nie spodziewałam, że coś takiego będzie. Otworzyła. Czy to Nargi? Zamykaj. Zamykam. To. I trzymaj drzwi. O, nie poszła mogę przejść. Sobie, poszła sobie. Dobra, biorę lalkę, mam. Weź ty... Dobra, jak cię odmienić teraz jest pytanie lepsze. Właśnie, no nie wiem spalić właśnie, piecu, może musicie, nie wiem, rzucić mnie do kominka. Tak. To chyba jest najlepsze. Nadal posiadam wszystkie przedmioty, które zebrałam. A ja ci... Klucz z ciebie wypadł, ja wziąłem jakiś klucz. Czekajcie, mam notatkę. A to klucz jest na ten. Razem z żoną prowadziliśmy jedyny dom pogrzebowy w miasteczku. Świetny pomysł. Nigdy nie baliśmy się zmarłych, interesowaliśmy się nimi. Kontakt z nieboszczykami był dla nas codziennością. Super rodzinka po prostu. Rodzinka.pl. Księgarnię jakąś mieli, kurwa. Też jakiś papier, ale to jest chyba... Gęczko. Księgarnię. No. Biblioteczkę chyba. Biblioteczkę, tak. No myślę, wow. Że... Ej, ty, serio ty możesz tu wyskoczyć? No. A to jest a co, warto. A nie? No nie da się. To ty wyżej skaczesz niż my. Ale nie mogę czytać notatek, czyli to może po to jestem tą lalką, żeby dojść... Oj. O Jezu, znowu przyszło. Wkurzyła się. Wmurwiła się. Wkurzyła się, ale na mnie już nie pójdzie. Chyba. Ja jestem już grzeczna. Jestem już po jej stronie. O Jezu. Nie da wyjść. O kurde. Ej, ale dobra, ona drzwi chociaż nie otwiera. Ale co my tu zrobimy? No patrz się. O, czekaj. Poszła. Nie. Wy jesteście na górze, nie? Chodź, poszła. Ja właśnie zastanawiam się, co ja tu mogę robić. Ja ją słyszę. Za wami w takim razie. Dobra, drzwi nie otwiera, ale my nie możemy się stąd wydostać, ty. Nie da się ona poszła, chodź.
Ej, weźcie, weźcie, niech z was złapie. Dawaj, do piwnicy musimy chyba pójść. No dobra, spróbujmy do piwnicy znaleźć piec. Tu jest lalka jedna, ale to już masz w ręce chyba. Dobra. Ja już mam. Tu się da jeszcze. A możemy się jakoś spotkać, bo tutaj mi ciężko właśnie też. No nie wiem, niczego nie widzę zupełnie. Nie wiem, jak się możemy spotkać. Jesteśmy. Spróbuj się dostać do piwnicy, nie? Gdzieś na dół po prostu. Tu jest potrzebny klucz do przedpokoju. O, to jest. Oj. Oh, shit. Chodź, chodź, chodź. Powoli, powoli, o tam spokojnie. Widziałam przyjście, czekajcie. Ej, moja lalka była taka czarna, oh, i teraz jest normalna. Jestem w nie? tym głównym holu. O, tu na górze jesteście, tak? Po schodach tu jest do dwie góry. Jeszcze kolejne lalki. Odmieniła się. Flaszeczki są. Nie da się wziąć kilku, nie. A nie, odmieniła się? Mam... Nie. No to którą teraz się rzuca? Ej, rzuć jej tę lalkę. Słuchajcie, może się spotkamy na schodach, co? To jakiś taras jest. No, jak zamieniona? Brzmi jak... Sorry. No, jak jakiś żuk, żukiem jechała, kurde, za tymi drzwiami. Dobra. Tu jest kibel właśnie. I jest lalka w kiblu, taka stoi sobie. O, oh, shit, biegnie tu. Hej, Starker. Starker, rzuć to. Jest z tej strony. O Jezu! Złapało mnie. O nie, zjadło to. Zjadło go? O nie. Chyba tak. No ja najgorsze. Ale nie wiem, jak do was dojść, naprawdę. Weźcie jakoś tam. O nie, jest tu. Mam kolejną notatkę, chcecie przeczytać wam? Tak, ale poczekaj, czekaj, czekaj, gdzie wy jesteście teraz? Ja się nie wiem, ja jestem w jej pokoju ja idę chyba. Do schodów. Wiecie, jak dojść do schodów? Klucz. Chodźcie do schodów. Klucz do strychu mam. Dobra, to przeczytam notatkę, wziąłem klucz i ten. Ej, tu jest kolejna chodząca lalka, nie? Ale to. Nie, no ale to ja pewnie jestem. No, nie, to nie ty, właśnie, to zwykła była. Dobra, uwaga. Tym razem stało się coś złego. Nasza córka zareagowała agresywnie i podniosła się. Hmm? Zaczęła przewracać wszystko, co było w pokoju. Była niewygodnie, niewiarygodnie silna, a w jej oczach czaiło się zło. Pośród chaosu zabiła klienta. Gretchen dała jej lalkę i dzięki temu wróciła tej samej nocy. Co? A, dzięki temu wróciła. Tej samej nocy zamieniła się z powrotem. Gretchen została zabita, gdy próbowała ją uspokoić. Ale kurde, aha. Rzucamy jej tę zwykłą lalkę i to gówno daje. Nie wiem, Stalker, ty nie rzuciłeś tamtej? Tej ciemnej? O, jesteś no, ta ciemna biega, mówiłem ci. To jest ta lalka. Słuchajcie, jak biega. Ja próbuję podnieść drewno kominkowe, pisze tak. Jesteś za mały, by to podnieść, poproś o pomoc przyjaciela. Wiem, wiem, wiem. No ja jestem tylko duży teraz z was. No co? No. Ja w ogóle jestem na strychu. No to ja idę też na strych, ja mam klucz do strychu. O fajnie, to chodźcie na strych, chodźcie. Jestem, dobra, jestem. Idę. To jest, jestem na strychu, gdzie ty jesteś? No nie ma ciebie tutaj, kurde, to jestem na innym strychu? Nie, ten strych jest dość duży. A jesteś, dobra, stój tam. O, stój, ja ci idziemy. No dobra, tu was widzę, halo, halo. O, jaki ty malutki stalker jesteś. To jest kolejna notatka. Dobra, zaraz otworzę te drzwi pewnie tutaj. Ale skaczemy. Co jest? No, kurde. Czemu? Ale wy przynajmniej możecie na stoły wskakiwać, a ja kurde jestem taki... Dobra, niech ktoś... Aha, nie możecie przeczytać, no to ja przeczytam. Nie możemy! Po zakończeniu obrzędów paliliśmy ciała w piwnicy, paliliśmy je w kotle, dzięki temu duchy mogły przejść do kolejnego wymiaru. Dobra, czyli te lalki palimy rzeczywiście w kotle w piwnicy. Dobra, ja... no to chodźmy tu ktoś do tego płacze. Kotła. Hej. To? Ej. To nie był płacz, tylko śmiech. Holy shit! O, idzie po ciebie. Idzie po ciebie. Spałuje. Dobra, to ja otwieram... gdzieś jest w pobliżu, rzucę jej tę lalkę zaraz. Niech się kurde pałuje. Chodźcie no, tędy. Gdzieś tu coś... Oj. Wow! Ojej, jaka laleczka! Laleczki kurde, wybiegają. Ile lalek! Ej, idę! Co tu się... Dobra, dobra. Jezus! Spoko. Spoko, spoko. I mam kolejny klucz. Klucz do piwnicy mam. A to mam. Były ej, to... te oznaczone laleczki, dobra. Te złe. Tak. Chodźcie, teraz musimy do piwnicy. Jak was w ogóle ej, tu jest jedna, która lata tak w ten sposób. Dziwna. Co to ma być w ogóle? To fuck. Nie wiem. Chodźcie za lalkami, może one gdzieś nas prowadzą. No właśnie. Jesteście za mną? Tak. Tak, to dawać, nie. Dawać. Czekaj, czekaj. Szybciej, szybciej. No, poczekaj już. A, dobiegła do pokoju. Na i pokoju, tutaj jest tak? Druga lalka, nie? No ale to... No. O okay. Jezu, one biegają wszędzie. No. Ty chyba je no, musisz chwytać, bo ty masz, słuchaj, lalkę zwykłą, a ty musisz nie, to oznaczone ja mam mieć. Tą czarną, ja mam tą czarną. Tak? No to wygląda jakbyś miał tą zwykłą, dobra. Dobra, tylko jak tu się do piwnicy teraz z powrotem schodziło? Masakra. No, spory ten dom, nie? Jaki duży. No nie duży. Wiem, najlepiej chyba wyjść na zewnątrz i z zewnętrznej ej, czekajcie, ona tu chyba idzie. Ale słuchaj, to, że my jesteśmy lalkami, czy to oznacza, że my już przegraliśmy i że jak Archie go złapie, to już będzie koniec gry? Aj, nie wiem. Nie mam pojęcia. O, tu dwie lalki są. Jedna... Ona jest u góry chyba. A? I druga.
Peska. Nie wiem, gdzie ona jest. Ja pierdzielę, co za głupia gra. O, to fajna jest. Zajebiste. Nie dokończyłaś. O, jest, dobra, cześć. Masz. O, no. No kurde, no nie wzięła tego gówna. Jak nie wzięła? No normalnie. Ej, to weź, pozwól się złapać, zobaczymy, co się stanie wtedy. Nic nie pozwalam, nie oddam mojego dziewictwa. Ale nie wiesz, jak fajnie jest, jak jest się takim małym? Nie, no. Nie, nie mów tego w tym momencie. Tyle się ma przyjaciół. A co ty robisz teraz? Nie o to chodzi, nieważne. Zobaczysz na nagraniu, jak to brzmi. Dobra, no nie wiem, gdzie jest to pieprzone zejście. Ja, moja orientacja jest po prostu... Twoja orientacja, mówisz? O, czekajcie, mówisz? Dobra, wiem. No ja tutaj już mam zejście. Dokładnie, o, Nargi, no ja o, też, jesteśmy hello. Idealnie akurat teraz. Okay. Dobra, teraz pytanie. Pieca. Tak. Nie, musisz znaleźć ten. Chodźcie za mną. Masz klucz do tego miejsca tutaj? Mam klucz do piwnicy, dokładnie. Super, tu gdzieś właśnie. Trzeba... To tam znaczy, to wygląda jak piec, nie? Ale może... O, tu. Może no? Tutaj. O, jest. Tu. Czekajcie, ona tu gdzieś jest. Spoko. Super. No jest tutaj. Obadamy teren, jest drewno kolejne. A ona tu ciekawa, jest? Co się stanie... Nie. Nie ma jej tutaj chyba. Dobra, to gdzie jest teraz piec? Są tylko śmieszne laleczki. I drewna dużo też jest. Beczki jakieś. Gdzieś za mną ją słyszę, tu jest notatka. No. No bo to jest, no tu jest alkohol po prostu, no spoko. Miecz? A, miecz. Pewnie nie zadziała. Ale lipa jest jednak taka, że jak już złapie, to już jako lalka się nic nie da robić. No właśnie, chodź, jak was zmienić. Ale tu nic nie ma. Chyba. O shit, biegnie tu. A ty nie możesz mnie chwycić? Jest, halo, klucz tu jest, klucz. Halo. To weźcie. Aha, to ja muszę wziąć. No możemy, bo tak trochę za nic jesteśmy. Gdzie on jest? Tu. Poka. Pod schodami. Dobra, główny klucz to słuchaj, jest. Stalker, a jestem mistrzem kluczy. W trybie PvP byśmy mogli na przykład, nie wiem, podkładać mu nogę albo coś, o, nie żeby wiem. Żeby was nie przewracać. W trybie PvP no. Zaraz. Dobra, uwaga. Uwaga, szukam pieca. O, jest kurde, tutaj. No, ale... Leci. No, jest. I zdenerwowana już, uważaj. No, wkurzona. Okej, widziałem ją, widziałem. Co. Poszła do góry, wyszła z piwnicy. Spróbuję dać tą zwykłą lalkę. Drzwi się zamknęły. Ej. Drzwi się zamknęły i mam klucze do piwnicy, o. Dzięki. No bo te lalki, kurde. Te lalki to zamykają, no. Ja mam wszystkie klucze, dostałem achievementa za jakiegoś tam klucznika. O. Jak to otworzyć? No weź to gościu, złap. Nie da się, no. A jest ale to nie na jest tym to jakieś? Na pewno. No to gdzie tutaj się wchodzi dalej i co? A jest takie kółko, że można coś z tym zrobić? No, no właśnie. Nie. Aha, ale to nie. Normalnie się... Nie, to chyba nie tutaj raczej. To raczej nie tu. Mi się wydaje, że po prostu... Ale oni na notatce było, że no, w piwnicy. No, było napisane, że w piwnicy, no. No to kurde, gdzieś tu jest jeszcze... No to a czekaj, tam obok schodów były jeszcze jakieś drzwi zamknięte. To może tam? Tu też są. Tak jak wchodziliśmy. Klucz do piwnicy tu jest potrzebny, gdzie? Tu też jest. Jeszcze raz pokaż, znaczy, no, dźwiękowo. Takie beczki tu są, no kurde, tutaj jestem, halo, za tobą, odwróć się. O, dobra, no, tu, no. A w ogóle tu jest notatka, nie wiem, czy ją czytałeś. Dom pogrzebowy Ludera, oferuje usługi, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Ciekawego. Przywracanie, no, coś tam, mów się na spotkanie. Czy oni coś sugerują? No, no i gdzie masz te drzwi, nie do otwarcia? No tutaj, patrz, tu. Tu. No. Kurde, akurat ona tam jest? Tata, otwieraj! Proszę. Halo, gdzie jesteś? No i to jest... Ej! Zbiłem się. To jest stąd przyszliśmy w ogóle. Jak to stąd przyszliśmy? A faktycznie. No stąd. O, jesteście. No to lipa, to musimy się dowiedzieć, kurczę. Jezu, jak ty strasznie wyglądasz, Starker. No. A tu? Tu też jest klucz do piwnicy potrzebny. Tu się otwórz. Czekajcie, bo ona tu lata chyba... The fuck, ten dźwięk jelcza. Weź, daj się złapać i tyle. A może my, słuchaj, musimy też coś zrobić, żeby się odmienić. Tu jest kuchnia, no właśnie tak też mi się wydaje. Dobra, to jest syp, to nie jest piec tam, to co patrzyliśmy, tylko syp z kuchni na dół. Jakby aha. Do kosza. Dobra, mam główne drzwi w ogóle, patrzcie, ja mogę wyjść teraz, nie? Nie. No i dobra, spierdzielam. Ta młoda, czekaj, ja spróbuję na nią naskoczyć. No dawaj, łapiemy ją. Te nogi. Ja ją złapać, bo kurde, ej, coś można z nią zrobić. Tak? Ja serio? Ją chwytam. No to może cię ją zatrzymywać, żeby mnie tam gdzieś nie działała. Serio? Nie wiem, kółko jest na niej. Te lalki próbuję tak latają, jaki chaos w ogóle. Może nie, jak leci się do kliknie mnie. E, to lalkę jej się daje, czy coś?
Nie wiem, co się stało. O, nic się nie bo stało. Tam było w notatce, że jeszcze... Nara! A! Co? Zapołacie? Rzuciłem jej tę lalkę, ale gówno z tego. Aha. Oj. No ona jest już, wiesz, zbyt wkurzona. Tylko ty chyba miałeś tą lalkę zamienioną, nie? W mroku, o nie! No, a to paruwa. Jesteś lalką, odblokowano się gięcie. O ja. Jaka scenka. No, no niestety. Ale nie wiem, nie wiem, w takim razie ani jedna, ani druga lalka nie zadziałała w moim wypadku. Yeah. Wow. Dołączyliśmy do kolekcji. No jest co. Dobra, może następnym razem się uda, kto wie. Tak, kto wie, może następnym razem się uda. To co, dzięki. Tak, dziękujemy za obejrzenie odcineczka i do następnego. No, do następnego, na razie, cześć. Yo, yo. Yeah.